Mamy piękną, słoneczną niedzielę, pora więc usiąść u stóp Pana Jezusa jak Maria i posłuchać Jego słowa. Zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Dobrze wiemy, że są rzeczy, których kupić nie można. To na pewno miłość, przyjaźń, ale również pokój serca. Pokój to owoc działania Boga w nas, Jego obecności. Dzisiaj Pan Jezus stawia nam siebie jako wzór, mówi, że jest cichy i pokorny sercem, ale także mówi, że Bóg, Bóg Ojciec, objawia tajemnicę Królestwa tym, którzy są ludźmi prostymi, prostaczkom. To nie znaczy prostakom, ale ludziom, którzy mają proste, dziecięce serca. Do tego nas Pan Bóg dzisiaj zaprasza, do prostoty serca. Ona jest drogą do tego, żeby zdobyć pokój. Dlatego, że kiedy mamy proste serce, wtedy jesteśmy zdolni przyjąć Pana Boga. Im bardziej jesteśmy zagmatwani, im bardziej jesteśmy jakoś miotani przez różne rozmyślania, czy jakieś próbujemy komplikować relacje z Bogiem, dawać jakieś różne na przykład formy modlitwy, czasami bardzo skomplikowane i czasami się koncentrujemy bardziej na tej formie, niż na tej modlitwie, niż na Bogu. Czasami robimy pewne rzeczy związane z religią, ale nie myślimy o tym, żeby rzeczywiście pomogły nam być przy Bogu. Dlatego Jezus mówi, że objawia ludziom prostym. Ludzie prości szukają po prostu Boga, chcą być przy Nim i my chcemy do nich należeć. Żeby być człowiekiem prostym, najpierw trzeba zapragnąć tego, żeby Król Pokoju, Pan Jezus, nasz Zbawiciel, przyszedł do nas. Pierwsze czytanie mówi o, to zapowiedź, proroctwo, że król Twój jedzie na oślątku, źrebięciu oślicy. To fragment, który czytamy w Adwencie, ale też nam przypomina się oczywiście Niedziela Palmowa, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, wjeżdżał właśnie pokorny, chociaż go tłumy witały. Ale właśnie, prostota serca. Jezus nieraz mówił o tym, żeby być jak dziecko, nie być dziecinnym, ale być dziecięcym, czyli takim, który przyjmuje Pana Boga bez jakichś takich zbędnych doszukiwań czy analiz. Oczywiście to nie znaczy, że mamy odrzucić teologię i naukę, czyli mamy tylko, nie wiem, prosto modlić się do Boga, to potrzebne są też pewne wskazówki do tego. Ale chodzi o prostotę serca. Żeby mieć proste serce, a propos wskazówek, trzeba też usunąć ze swojego życia grzechy. Walka z grzechem jest bardzo potrzebna, zwłaszcza tutaj mamy w drugim czytaniu uczynki ciała. To oczywiście można interpretować w tych kwestiach cielesnych, seksualnych, ale w ogóle wszystko, co jest grzeszne, zawsze nas jakoś niszczy wewnętrznie i wprowadza chaos. Zdajemy się tacy rozkrzyczani. Czasami to porównuje do tego, abyśmy wrzucili takiego metalowego kubła, jakieś kamienie i tłukli nimi. To w tym momencie trochę tak jest jak z grzechami, bo one się tak tłuczą po nas i stąd często jest wiele w nas niepokojów. Dlatego, że może brakuje przebaczenia, brakuje też miłości do drugiego człowieka. To jest coś, co odbiera nam pokój. Dzisiaj chcemy prosić Pana Jezusa, aby oczyszczał nasze serca, abyśmy też i my mogli być ludźmi pokoju. No i oczywiście to wyzwanie też dla nas, bo grzechy same przecież w nas nie wpadają. One nie przychodzą z zewnątrz, tylko rodzą się w naszym sercu. Więc po raz kolejny, ale to trzeba sobie często powtarzać, strzeż swojego serca, strzeż tego miejsca, z którego wypływa życie. To słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którego beatyfikację czekamy, żeby mieć pokój serca, żeby być człowiekiem szczęśliwym, pełnym Boga. Ale przede wszystkim pragnij Boga dla Niego samego. Nie pragnij tylko toczki. Nie daj się zadowolić tym, co jest może religijne, może jakoś budzi emocje, może daje jakieś takie poczucie Bożej obecności, ale samą Bożą obecnością nie jest. Zapraszam w tej kwestii przez cały miesiąc czerwiec, a właściwie przez 4 niedziele, ale no miesiąc można powiedzieć, że był. Mieliśmy odcinki też na Ewangelii po katolicku, w obecności, jak to w sobie budować. I cieszmy się Bogiem. Dzisiaj mamy okazję, jak w każdą niedzielę, uczestniczyć we mszy świętej. To najlepszy sposób, w taki prosty sposób Bóg przychodzi. On się
daje bez tych różnych zbędnych hałasów. Czasami próbujemy jakoś udoskonalić mszę świętą, udoskonalić nasze modlitwy. Chodzimy na jakieś takie mocne uwielbienia, że musi być dużo instrumentów, świateł, efektów różnych. I to jakoś nam pewnie emocje podkręca, ale czy daje obecność Boga, czy daje oczywiście potem pokój, może takie wewnętrzne doświadczenie oczyszczenia jest, bo tej muzyki było dużo, ale często potem pokoju nie ma, bo jak nie masz czystego serca, jeżeli nie masz Boga w sercu, to choćby nie wiem, jak bardzo cię emocjonalnie nakręcono, i tak ta pustka będzie. Napełniajmy się Bogiem, prostotą, i niech Jezus, Król Pokoju, wjedzie również dzisiaj delikatnie na Oślątku do naszych serc, niech króluje w naszych sercach i ten Boży pokój niech się wylewa również przez nas na innych. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.